To pewne. I to na moje własne życzenie. Chłopaki z 12 Pułku Ułanów Podolskich już zniszczyli mosty na Mochylance, więc Groza i numer 56 Komunar nie mogą wrócić do Korostenia. Któryś z naszych zdobył marszruty pancerek. Jeden diabeł wie jak. Chłopaki ze zwiadu wybrali, oznaczyli miejsce i zostawili narzędzia. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wejść, zrobić swoje i zwiać. Proste, w teorii. I Kajderowicz co robi? Zgłasza się na ochotnika. Co mnie cholera podkusiło? No nic, honor drugiego pułku szwolożerów rokitniańskich w moich rękach. Znaleźć znaki, rozkręcić tory i uciekać, gdzie pieprz rośnie. I niech się dzieje, co chce. O Jezu! Skubani założyli pułapkę. Trzeba uważać. To mogło mnie zabić. Jest wejście. Gdybym tylko mógł coś oprzeć i się potem wdrapać. Jak tam wejść? To się przyda. O, żeby tylko wytrzymała. Gdzie teraz? W tych tunelach zmieści się cała konna armia Budionego. Ciekawe, gdzie tędy dojdę. To mogło mnie zabić. Coś z tego może się przydać. Się przyda.
tutaj? Ciasno tu. Co my tu mamy? Dynamit mi się na pewno przyda.
wszędzie. Czegoś tu brakuje. Czegoś tu brakuje. Pasuje jak olał. I voilà! Zadziałało! Jak się przecisnąć? Muszę się schylić. Wygląda na to, że znalazłem obejście wartowni. Już prawie jestem. Wygląda solidnie.
Muszę być ostrożny. Wartownice są wszędzie. Drugi wiersz! Muszę uważać. Przejść na drugą stronę. Doskonale. Thank you.
jasny gwit. Muszę uważać. Zobaczył mnie. To koniec. Trzeba ich czymś zająć. Raz kolej śmierć. Muszę być ostrożny. Wartownice są wszędzie. Trzeba ich jakoś odciągnąć. Trzeba im zrzucić to żelastwo na dół. A teraz w nogi. Panowie bolszewicy! To wygląda na świeżo murowane. To chyba można wysadzić w powietrze. To jest świeżo postawiona ściana. Teraz w nogi! Wyśmienicie! To na pewno nie do poznania. Trzeba przeciąć łańcuch! Już jedzie! Cholera, już jedzie! Gdzie ten klucz? To zaczynamy. Nie zdążę. A niech to! Za wolno. Robię to za wolno.
Zginę! Niech to nie zginę. Udało się. Naprawdę się udało. Rola polskiego radiowywiadu w czasie wojny polsko-bolszewickiej jest tematem dyskusji wśród historyków. Wiemy, że złamanie ponad 100 kluczy szyfrowych i przechwycenie ponad 4000 bolszewickich szyfrogramów było najgłębiej skrywaną tajemnicą polskiej armii. W jakim stopniu przyczyniło się to do wygranej wojny? Czy cud nad Wisłą byłby możliwy bez talentu i determinacji oficerów z biura szyfrów oraz zaproszonych do współpracy matematyków z Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego i Lwowskiego? Przez dziesiątki lat osiągnięcia polskich służb specjalnych były starannie ukrywane. Dziś już wiemy, że zapoczątkowana wówczas współpraca uwieńczona została w przyszłości jednym z największych sukcesów polskiego wywiadu – złamaniem szyfrów maszynowych niemieckiej Enigmy. Za swoje zasługi Jan Kowalewski w 1922 roku otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wręczając go, generał Władysław Sikorski powiedział: "To za wygraną wojnę, panie kapitanie."